Dzisiaj poznacie sekret polskiej żołnierskiej zupy, czyli najbardziej strzeżonego przepisu, jakim jest zupa gruchowa, zwana gruchówką. Nie potrzebujemy dzisiaj kuchni polowej, zrobimy to w domu. Garnek 5-litrowy, 4,5 litra wody jest tutaj wlane, do tego kości wędzone, groch półłuskany. Czemu półłuskany? Bo nie muszę dzień wcześniej moczyć pełnego grochu, tylko daję go w połówkę. Jak to zrobić, żeby ten groch jeszcze był? W większości grochówek, jak jecie, to ten groch jest niewidoczny, bo się rozpuści. Zdradzę Wam zaraz sekret. Wrzucamy na początek kości wędzone. Dodajemy 3-4 liście. Liście laurowego. Parę ziarenek ziela angielskiego. Troszeczkę na początek pieprzu, żeby nadać wędzonowi smak. Dodamy też troszkę soli. I teraz tak. 450 gram grochu. Ja część grochu wsypuję od razu już do tego naszego wywaru, a resztę dosypię dopiero jak się nam groch, który będzie się gotował w wywarze, rozkleił. Czyli rozpuści się, wsypujemy półskany groch i będziemy później dodawać resztę warzyw. Wywar nam się jeszcze gotuje. Mamy już tutaj trochę swoich warzyw, czyli kapelka, pietruszka, serę, ziemniaki. I teraz tak, pytacie się, ile tego dodać. 2 deko selera, 2 deko pietruszki, 2 deko marchewki. I to mnożycie przez ilość osób, które będą u Was gościły. I wtedy ta zupa będzie treściwa. Dodajecie jeszcze 2 deko boczku i 2 deko kiełbasy też na osobę. Jeżeli dacie więcej, no to po prostu zupa będzie lepsza. Nie żałujcie. Nasz groch półłuskany już się rozkleja, czyli już się nam rozpada. Tutaj smażymy dalej jeszcze kiełbaskę z włoszkiem. Tu zostało nam 2 ząbki czosnku, które posiekałem. Reszta kiełbasy, którą dodamy i mamy kostkę warzyw. Ale, że znowu jak to u mnie bywa, że garnek robi się za mały, więc muszę wyciągnąć te kości. Tak, dobra, to wszystko. Jeszcze okaże, że wszystko będę miał na podłodze. Więc wyciągamy kości. Jak kości przestygną, będziemy mogli wykrawać jeszcze to mięso i będziemy mogli dodać. Dodaję całą tą kostkę. I dodaję resztę naszego grochu połyskanego. Jak podgotuje się nam kostka, dopiero dodam kiełbasę i boczek. Włączyłeś? Dobra, teraz dodajemy jeszcze nasz boczek i kiełbasę. Niech się pogotuje z tym wywarem naszym. Tutaj bardzo dużo tłuszcz nam się wysmażyło z boczku. Nie chcemy tej zupy bardzo tłustej. Na sam koniec, jak będziecie dawać, to mniej więcej 5 minut przed zakończeniem dodamy surowej kiełbasy, żeby się podgotowała i dodamy jeszcze tą kiełbasę, którą mi boczek, który był podsmażany i dodałem już tą kiełbasę, która była niepodsmażana. Dlaczego? Dlatego, bo ona jest słona. Jeżeli ona się wygotuje, odda nam tą sól właśnie do zupy i wtedy najwyżej, jak będziemy kosztować, to wtedy jej nie przesunimy. Na koniec dodajemy jeszcze porę. Zawsze go troszeczkę przygotuję, żeby wyodrębnić ten piękny zapach, który będzie. Dodajemy pieprz. Zupę przed chwilą już kosztowałem. Dla mnie ona wystarczająco jest słona. Z tego względu, że tak jak mówiłem, kiełbasa, boczek, kości wędzone oddały swój smak. A wcześniej, jak zacząłem robić wywar,
to po prostu już wsypywałem tej soli. Do końca zupy brakuje nam około może 5 minut. Gwarantuję Wam, że przy tej ilości produktów, które daliśmy,